Posłuchaj, może i zrobiłeś dobre serie gier jak Rayman, Far Cry, Assassin's Creed, Prince of Persia, ale jeśli Avatar i Star Wars okażą się słabe, to upadniesz. Gracze tobie nie wybaczą. Who cares? Po prostu pogratulować. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Nie wiem. A przepraszam, rozkojarzyłem się. Jak do tego doszło, że wszystko potoczyło się w tym kierunku? Zacznijmy od początku. Pierwsza gra Ubisoft, która wybiła się na skalę światową, był pierwszy Rayman. Z powodu popularności Raymana powstała druga część, która sprzedała się jeszcze lepiej, oraz trójka, która nie spełniła oczekiwań Ubisoftu tak bardzo, że wcisnęli go do gównianych kurdików. W międzyczasie powstały takie serie jak Beyond Good and Evil, Tom Clancy czy Prince of Persia, który w międzyczasie został przechrzczony w serię Assassin's Creed. Można powiedzieć, że złoty okres Ubisoftu to był rok wydania trzeciej części Far Cry. Ta gra była prekursorem, w jaką stronę mają podążać gry wideo. To był moment, kiedy Ubisoft zaczął zamieniać się w giganta branży gier. Ubisoft po 2010 roku wydał indyki takie jak Rayman Origins, Legends, Scott Pilgrim, Child of Light czy Valiant Hearts. Zwiększyła się liczba gier AAA. Wychodziło coraz więcej asasynów, pojawiła się pierwsza część Watch Dogsów, Far Cry 4, Primal, The Crew. W tych wszystkich grach pojawiła się jedna wspólna cecha. Te gry zapożyczyły od siebie zbyt wiele mechanik oraz pomysłów. Gry Ubisoftu zapożyczały od siebie zbyt wiele mechanik, co sprawiało, że gracze zaczęli być coraz bardziej sceptyczni do dalszej drogi rozwoju gier Ubisoftu. Kolejne gry z serii Just Dance, Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs mają bardzo podobne struktury rozgrywki do swoich poprzednich części. Nawet zapowiedziany ostatnio Avatar ma być kolejną reinkarnacją Far Crya, tylko w innym uniwersum. Z podobną sytuacją zmaga się gra Star Wars, która jest połączeniem Assassina, Watch Dogsów i Splinter Cella. Takie kombinowanie może uratować te firmy na rynku, jednak Ubisoft kombinuje od wielu lat i ich gry nie sprzedają się dlatego, że mieli genialne pomysły. Ich gry sprzedały się tylko ze względu na duże marki. Mogę wymienić Watch Dogs Legion, Mario plus Kurliki czy Valhalla. Firma musi stworzyć kolejne innowacyjne rozwiązanie, jak przy produkcji Far Crya 3. Kiedy zdefiniowali gry z otwartym światem, muszą stworzyć koło na nowo, które będzie jeszcze lepsze od aktualnych mechanik. Jednak może to być tak, że nie da się teraz stworzyć czegoś bardziej innowacyjnego. Dlatego Ubisoft, zamiast tworzyć koło na nowo, próbuje mieszać wszystkie wymyślone mechaniki ze wszystkich gier. Jest to dobra taktyka, ale na chwilę. A ta chwila kończy się wraz z premierą Star Warsów i Avatara. Słuchaj, ja wiem, że się starasz. My wszyscy wiemy, ale są pewne granice, które ty już dawno przekroczyłeś. Przykro mi, nam wszystkim jest przykro. Każdy miał nadzieję na rozwój w dobrą stronę. A ty wciąż i wciąż wydajesz Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed. Nie, to już koniec. Nie będzie kolejnych asasynów. Żegnaj. Zwycięstwo jest moje. I don't think so. Jedna bestia mniej. Odpowiadając na tytuł odcinka, czy Ubisoft banował graczy LGBT? Wiecie, ban nie jest zależny od orientacji twej, lecz od czynu twego. Dziękuję.